Kłaniamy się Państwu dzisiaj z naszym gościem, panią Anną Maruszeczką, z którą będziemy rozmawiać, no właśnie, o kobietach. Ja zawsze jako mężczyzna absolutnie nie jestem szowinistycznie, pani Aniu, nastawiony na to, ale mam wrażenie, bo o pani książce będziemy mówić i tak sobie czasem czytając te pani książki, pani artykuły, publikacje, bo Anna Maruszeczko to znana dziennikarka, zarówno radiowa, telewizyjna, jak i teraz prasowa i internetowa, bo już właściwie chyba wszystkie media, prawda, no tak, pani Aniu? Multimediana się zrobiła. Zobacz, się pani Witam państwa. To w pani książkach kobieta jest na piedestale. Ja wiem, że my mężczyźni zawsze mówimy, że kobiety stawiamy na piedestale, ale zastanawiam się właśnie, jak to jest na tych kobiecych drogach pani i pani bohaterek. Nim to o to zapytam, to też chciałem zapytać o pani wizytę w Opolu i na Opolszczyźnie. Północ i południe, okazuje się, są na takiej jednej z tych siedmiu dróg, o której, że tak powiem, w cudzysłowie pani opisuje. Opolszczyzna jest jakieś Opole dla pani też ciekawe, interesujące? Zupełnie nieoczekiwanie. Opole i opolskie stało mi się bardzo bliskie, dzięki kobietom, jak się okazuje. O. Tak, zaczęły mnie zapraszać na różne kobiece, nie wiem, eventy, imprezy, przedsięwzięcia, spotkania i ja już do tego przywykłam, mało tego, czekam na kolejne zaproszenia i strasznie mi tutaj dobrze. No i właśnie, dzięki kobietom. Absolutnie. No nie będzie, no jednak kobiety górą. Pani Aniu, tak. Ale rozmawiamy między innymi o tej książce, o tych drogach, skoro już wspomniałem, stąd też i ta książka jest dzisiaj tutaj z nami. Ta książka ma niezwykle ważny podtytuł w poszukiwaniu misji. Mówi pani w swoich książkach, zresztą wcześniej w artykułach, o, pozwolę sobie powiedzieć, no-name'ach, czyli o osobach, które tak naprawdę są gdzieś przy naszej przestrzeni, ale dzięki pani zyskują zupełnie nowe oblicze, zupełnie nowe znaczenie. To dla mnie niesamowite. Czy to oznacza, że w każdym z nas jest ten pierwiastek, który zmienia nas z no-name na coś, na co błyszczy? Znane. Tak? Moje bohaterki to są takie osoby zwykłe, niezwykłe. Pozornie zwykłe, ale jak się z nimi porozmawia, jak się im przyjrzy, jak się je pozna, to się okazuje, że są nadzwyczajne, niezwykłe. I rzeczywiście ja wierzę w to, że w każdym jest coś wartego pokazania, przy czym nie zawsze jest okazja, żeby to coś wyjąć na powierzchnię i pokazać światu. I mało tego, te osoby, które noszą w sobie taką perłę, taki skarb, nawet nie myślą o tym, że one coś takiego w środku mają. Ja tak się złożyło, że rzeczywiście zaczęłam rozmawiać z tak zwanymi zwykłymi ludźmi i zazwyczaj tę perłę z nich wydobywam. Udaje się pani z tej myśli wydobyć, tak? Tak, wydobywam. I potem te osoby się dziwią, to ja jestem taka ciekawa, to ja tyle zrobiłam, to ja tyle wiem. I rzeczywiście tak się dzieje. To jest w ogóle fantastyczne widzieć reakcję przy autoryzacji na przykład takiego tekstu, wywiadu czy rozmowy. I rzeczywiście tak jest, że ja publikuję wywiady, rozmowy takie budujące, konstruktywne. Zawsze mówię, że rozmawiam z ludźmi, których lubię, z fajnymi ludźmi. Mogę wybierać. No właśnie, skąd na to, żeby ten społeczny aspekt dziennikarstwa, że tak powiem, przyległ do pani, bo zarówno i w radiu, kiedy mogliśmy pani głosu słuchać i oglądać w telewizji właśnie ten społeczny aspekt, nie zawsze nie wszyscy się decydują, prawda? Przez lata swojej pracy zawodowej, a jest tego trochę, tych lat, obsesyjnie poszukiwałam jakiegoś sensu w tym, co robię. Bałam się robić tylko takie rzeczy, które nazywamy rozrywką. Bo zwłaszcza pracując w telewizji, wydawało mi się wiele hałasu o nic, tyle przygotowań, tyle malowania, tyle czesania i potem chwila na wizji. Ja mówię, skoro tak, skoro trzeba się do tego tak długo przygotowywać, no to trzeba robić takie rzeczy, w które się wierzy i takie, które mają sens, które jakoś tam pomagają ludziom lepiej żyć. To popularyzowanie lepszego życia w szerokim tego słowa znaczeniu to właśnie jest chyba taka moja misja i od jakiegoś czasu w różnych mediach i w różnych cyklach właściwie mogę powiedzieć, że kolekcjonuję historie kobiet, takie poruszające i budujące, takie właśnie na pozór zwykłe, a w efekcie gdzieś tam w finale zupełnie niezwykłe, w których czytelniczki czy czytelnicy mogą się przejrzeć, coś zrozumieć, zastanowić się i może zmienić swoje życie na lepsze właśnie. No to ciekawi mnie bardzo to, kiedy pani jako kobieta, w cudzysłowie pisarsko, na rozdrożu, mówiła pani mi to wielokrotnie w wywiadach, nagle staje na siedmiu drogach. Spotyka pani siedem niesamowitych kobiet. W
tym jest siła tej tak naprawdę książki, bo ja ją przeczytałem od deski do deski. I to znalezienie i wybranie to było chyba najtrudniejsze w tym, jak wybrać te siedem, bo wiem, że ten proces był niezwykle długi. Tak, bo tych bohaterek potencjalnych było 400. O. Serio. Bo ta moja książka wiąże się też z pewną akcją, z akcją taką społeczną, związaną z wydawnictwem RBC, które też zajmuje się szkoleniami rozmaitymi, w których biorą udział głównie kobiety i to wydawnictwo, ta firma zaproponowała różnym kobietom, internautkom, żeby nagrały takie króciutkie, autoprezentacyjne filmiki na swój temat. Mhm. I ja to dostałam do wglądu, nie robiłam tego sama, i musiałam się kierować tym swoim dziennikarskim węchem. Czy tu instynkt i musiałam wybrać. Tak, musiałam wybrać. I oczywiście na początku miałam problem, mówię, te osoby, które pominę, będą rozczarowane albo będą może wręcz upokorzone, ale jakoś tak wytłumaczyliśmy to sobie, bo to nie o to chodzi, żeby one się gorzej czuły, będąc niewybranymi, tylko żeby zrozumiały, że dziennikarz też musi myśleć jakąś też takim swoim interesem, może inaczej, interesem czytelniczym i ten czytelnik musi dostać taki zestaw komplementarny. Muszą być takie historie, takie historie, takie historie. I wybrałam 7. Mogłam wybrać 12, mogłam wybrać, nie wiem, 6 albo 11, a wybrałam 7. No i potem właśnie post factum zaczęłam się zastanawiać nad tą cyfrą. I co się okazuje? Że wiedziałam, że siódemka coś w sobie ma, tak jak trójka coś w sobie ma, prawda? Każda trójca jest wspaniała, to okazuje się, że siódemka też coś ma. Siódemka to jest taki symbol w różnych religiach, mitologiach świata dopełnienia właśnie takiego... No też Bóg w 7 dni stworzył świat. Świat, prawda? Chociażby, tak. I potem czytam, to się okazuje, że to też jest symbol takiej ukrytej mocy. I ja w tych wszystkich historiach właściwie ujawniam tę ukrytą moc. Te kobiety same przed sobą ujawniają ukrytą moc, bo one są dzielne, one tam zaliczają różne turbulencje życiowe, różne zakrętasy, przełamują różne fale, ale przy okazji dowiadują się, jakie są silne. One coś tam wcześniej o sobie oczywiście wiedziały, ale nie za dużo. Dopiero wtedy, kiedy życie jej przyczołgało, one się dowiedziały, ile w nich jeszcze tej siły jest, energii, nie wiem, pomysłowości, kreatywności, wspaniałomyślności, życzliwości itd., itd. Mhm. Zapytał Pan o tę misję życiową na początku. No bo co to jest ta misja życiowa? Ta misja życiowa to jest właściwie, nie można powiedzieć, że to jest coś jednego. To jest właściwie taki zbiór wiedzy na swój temat. O co mi w życiu chodzi? Co ja robię najlepiej? Czy to, co robię teraz, jest rzeczywiście tym czymś, co powinnam robić zawsze? I dochodzenie do tej wiedzy jest treścią tych wywiadów. I nie zdradzimy Państwu, co w tych wywiadach jest, bo polecamy tę książkę. Natomiast na zakończenie naszej rozmowy, Pani Aniu, chciałem zapytać Panią właśnie o rolę, o to widzenie przez Panią kobiet, bo idzie Pani z miejsca, gdzie jest Pani w Opolu, przychodzi przez piękną Krakowską, obserwuje mnóstwo kobiet idących przez rynek, na które Pani patrzy. Mówi się z jednej strony, że kobiety są niedoceniane, z drugiej strony, że mężczyźni je hołubią, ale że wykorzystują. Jak Pani widzi rzeczywiście w tej chwili? Jak mówiło się, że oj, w XIX wieku to moja babcia miała gorzej, a po czym sama robię to samo. Mm-hmm. Dokładnie robię to, co moja babcia. Powtarzam ten schemat. Nie chcę się z niego wyrwać. Więc jak to jest tak naprawdę? Trochę się ustawiam w roli ofiary, prawda? Taka. Albo kogoś, kto się poświęca tylko dla innych, zapominając o sobie. No rzeczywiście, kobiety mają taką tendencję, żeby powielać pewne schematy zupełnie nieświadomie. Ale akurat te moje bohaterki, one doznają oświecenia. I same się przyznają bez bicia, że do pewnego momentu nie chcąc robiły tak samo jak ich matki, chociaż im się wcześniej to nie podobało, ale jednak od pewnego momentu jeszcze go nie robią. Ale to wymagało pewnej autorefleksji i też wymagało jakiejś takiej odwagi, żeby z tym skończyć, mówiąc krótko, i konsekwencji. Bo to nie jest tak, że my się chcemy zmienić i w jeden dzień ustalamy, że się zmieniamy i na drugi dzień jesteśmy już inne. To jest proces. Ale wracając do tego, jakie są te kobiety. No są różne. I tego się trzymajmy. Chociaż wiele nas łączy, jednak pięknie się różnimy. Naprawdę mają gorzej w tym naszym świecie oczywiście, bo wiemy, że inaczej w Afryce, inaczej w Azji, gdybyśmy po kontynentach. Ale mówimy o tej naszej krajowej rzeczywistości. Ja się cieszę, że jestem kobietą. Nie chciałabym być mężczyzną.
To już, to jest, to może być odpowiedzią, prawda? Natomiast no widzimy dużo takich sfer życia, gdzie to równouprawnienie pozostawia jeszcze wiele do życzenia, że jednak jest tak, że robi się różne gesty w stosunku do kobiet, są te parytety w niektórych miejscach, zatrudnia się je na takie eksponowane stanowiska, w urzędach na przykład, ale jednak one czują ten szklany sufit, że niby już są w tych miejscach, gdzie ich kiedyś nie było, ale decyzje podejmują jednak mężczyźni. I jeszcze jedna jest rzecz taka, która nas różni. My się zawsze musimy ucharować, musimy się napracować po kokardę. Musimy się umęczyć. A my nie? Wy czasami zrobicie mniej, ale za to głośniej o tym mówicie. I tutaj jest to pole do zmiany. My musimy uwierzyć w to, że naprawdę dużo potrafimy, że to, co w życiu osiągnęłyśmy, to nie jest takie normalne, takie zwykłe, jak mówiły do pewnego momentu moje bohaterki. To jest naprawdę coś. Kiedy napisze pani o 7 drogach mężczyzn? No bardzo właśnie bym chciała. Bardzo bym chciała też, bo mężczyźni, jak się okazuje, to bardzo lubią mówić o sobie, tylko nikt ich tak na poważnie o to nie pyta, o życie, o takie sprawy egzystencjalne. Także ja coś tutaj chyba z tym zrobię. Tym bardziej, że czasami rozmawiam z mężczyznami. No bardzo się, również bardzo się cieszę, że tak jak nie tylko teraz, właśnie, tak? Ale też na łamach prasy na przykład. Tak. To co dalej, tak na koniec naszej rozmowy zapytam, ma pani już pomysł i plan na realizację kolejnego pomysłu? Chciałabym zrobić rzeczywiście taką analogiczną książkę do 7 dróg, ale w wydaniu mężczyzn, ale też chodzą mi po głowie bardzo takie tematy związane z nastolatkami. Ja muszę napisać w końcu taką książkę, trochę poradnikową, trochę psychologiczną, trochę taką cywilizacyjną o tych naszych nastolatkach, bo sama mam dwoje dzieci i wydaje mi się, że im teraz łatwo nie jest i rodzicom też łatwo nie jest. Do pewnego momentu wszystko jest pięknie, ładnie, kochamy swoje dzieci, bo one są takie małe i takie spolegliwe i tak dalej, a potem one nam się trochę wymykają, idą gdzieś w świat i my tego świata nie rozumiemy. I chodzi o to, żeby się troszeczkę znowu do siebie przybliżyć, żeby zrozumieć ich sposób myślenia, ich świat. I żeby czasami pomóc, bo często są zagubione. My im jesteśmy bardzo potrzebni. No świat jest, niektórzy mówią, bestialski. Pani Anno, bardzo serdecznie dziękuję za to spotkanie. Państwa natomiast zachęcam dlatego, że to poszukiwanie życiowej misji na pewno w tej książce Państwo również być może znajdą, a my dziękujemy za wizytę w Opolu i zachęcam do tego, bo opolszczyzna pozostała w Pani sercu Opolskie jest piękne. Na to Panie Donacie, ja w ogóle moją taką drugą ojczyzną jest Podlasie. I ja teraz widzę, jak wiele wspólnego jest pomiędzy Podlasiem a Opolszczyzną, Opolskiem, bo tam jest wiele kultur, wyznań i tu, tam jest takie bogactwo kulturowe, wyznaniowe i tu, no i te krajobrazy. To jest nie do przecenienia, chociaż samo miasto, Opole, też skradło mi serce. Uwielbiam sobie tak tutaj tymi uliczkami spacerować i cieszyć się byciem w tym miejscu. Bo też bardzo wierzę w taką jedną rzecz, że jak się otaczamy pięknymi rzeczami, jak jesteśmy w pięknym krajobrazie, w pięknym mieście, to nas też buduje. I to wraca. I to absolutnie wraca. I to nam daje power, to nam daje siłę do życia. To mam nadzieję, że Pani również wróci do naszego studia. Serdecznie dziękuję za rozmowę. Pani Anna Maruszeczko była gościem dnia naszego cyklicznego programu. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia i do zobaczenia.